Najdłuższa pielgrzymka w Polsce jest już na trasie. Pielgrzymi z Helu wyruszyli wczoraj, a na Jasną Górę dotrą 12 sierpnia. Od wczoraj na drogach w naszym regionie można spotkać ponad 200 pielgrzymów, którzy udali się w najdłuższą pielgrzymkę w Polsce, z Helu na Jasną Górę. Idą po kilkadziesiąt kilometrów dziennie, korzystając po drodze z gościnności, na którą mogą liczyć niemal na każdym kroku. Jak tutaj idziemy na Kaszubach, to jesteśmy u siebie, więc spotykamy się z wielką gościnnością, ale tak jak idziemy z pielgrzymką przez całą Polskę, to odkrywamy, że Kaszuby i Kaszubi są wszędzie, bo spotykamy się jako pewnie też ta najdłuższa pielgrzymka w Polsce. Spotykamy się z taką wielką życzliwością, otwartością i gościnnością mieszkańców terenów, przez które przechodzimy, więc naprawdę nie mamy kłopotu, jeżeli chodzi o posiłki, nie mamy kłopotu, jeżeli chodzi o noclegi. Jesteśmy przyjmowani wszędzie z taką wielką otwartością, za którą też jesteśmy bardzo wdzięczni. I chociaż początek drogi pielgrzymów nie rozpieszcza, to nie da się ukryć, że dopisuje im dobra pogoda ducha. Inaczej nie może być na pielgrzymce. Inaczej nie może być. Gdyby wyjść na spacer i to, co nas dzisiaj spotkało, a dosyć oficie padało, to pewnie człowiek by to inaczej przyjął. Ale że Duch Boży jest w pielgrzymce, to jeżeli to tak się działo, jak się działo, widocznie na chwałę Bożą, albo mamy większy mieć tutaj taki udział w tym umartwianiu się, bo jesteśmy mokrzy cały, rzeczywiście. To jednak nie problem, bo do takiej drogi każdy się odpowiednio przygotował. Idąc 19 dni i pokonując 638 kilometrów, zakładamy, że spotka nas każda pogoda, więc właściwie te dzisiejsze warunki nie są dla nas jakimś wielkim zaskoczeniem czy niedogodnością. Każdy się z tym liczy, każdy jest też w jakiś sposób na to gotowy. Aczkolwiek faktycznie, gdyby było słoneczko, a nie deszcz, pewnie wędrowałoby się łatwiej. Także dzisiaj nas troszeczkę zlało, wczoraj nas pogoda oszczędzała. Natomiast idziemy bez względu na pogodę w radości, idziemy z optymizmem. Tak, aby przede wszystkim przeżyć tą wyjątkową przygodę i modlitwę, którą jest pielgrzymka. Do tej najdłuższej dołączają ludzie z całego kraju. Pierwsza kaszubska, 10 ogólnie, bo tak to chodzę w Tarnowsku. Chciałem zaznaczyć, jak podkreślić ten 10 raz, taki wyjazd. Dokładnie to jestem z Mielca, Podkarpacie Rzeszowskie. Wszystkim pozdrawiam przede wszystkim. Pozdrowić należy także tych, którzy dbają o bezpieczeństwo pielgrzymów oraz tych, którzy nie mogli z nimi przejść całej trasy, a wspierają ich w drodze lub też do nich dołączają chociaż na część trasy. Zapraszamy także, żeby dołączyć do nas na ten ostatni dzień. Akurat wchodzimy w sobotę, w związku z tym można podjechać autokarem, który będzie pielgrzymów dowoził też na ten ostatni dzień pielgrzymowania. Także można załapać ten klimat tego bakcela pielgrzymkowego, złapać i wejść z nami na Jasną Górę. Jeszcze dzisiaj pielgrzymi pojawią się w Wejherowie, skąd jutro rano wyruszą w kierunku Sianowa i następnie dalej, tak aby 12 sierpnia dotrzeć na Jasną Górę.